chyba mi stary podpierdzili gdzieś do czegoś. I muszę jakoś przenieść tą pizzę na kamień, który cały czas się tam dzieje w piekarniku. No właśnie. Spróbujemy to zrobić w ten sposób. Mi się ze śliwy, nie tam. Trzeba spróbować. Dokładam trochę sosu. Użyłam zawsze sosu takiego fajnego ze słoika. Zawsze, no na ogół, bo słuchajcie, w sumie to jakoś tak dobrze na sklepie jest wtedy. Rzadko robię sama sobie do pizzy. Sosu nie dużo, żeby nie było ciasto zbyt wilgotne. Trochę sera. To będzie zwykła pizza serowa. Trochę oregano. Oregano jest zawsze mile widziane na pizzy, szczególnie na mojej. Ale to jeszcze jest pizza dla dzieciaków. Okej. I guzam. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się to udało tam wsadzić. Pomogę sobie tym. Dobra, nie udało mi się zdjąć pizzę z papieru, ale poczekam, aż trochę się podpieczy, wtedy ją zdejmę, mam nadzieję. Jakimś cudem. Okej. Słuchajcie, przyszedł list do Anieli ze skierowaniem na testy na ADHD. I te testy mamy po 20. Te testy mamy po 20 i tak mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko i sprawnie. Pytało się kilka osób mnie na Instagramie, też nawet nasi znajomi, jak weźmy, skąd w ogóle pomysł, że ona może mieć to ADHD. I kto nas skierował na badanie. Na badanie nas wysłał GP, ponieważ zadzwoniłam do lekarza i powiedziałam, jaka jest sytuacja za nią. Zrobił krótki wywiad, bo oczywiście teraz wszystko przez telefon. I zreferował nas do miejsca, które zajmuje się właśnie ADHD. I tam ci przysłali kwestionariusz do szkoły, kwestionariusz. No i tak, o ile szkoła wypisała ten kwestionariusz, że tam wszystko jest. Że tam wszystko jest ok. Tak, no my mieliśmy tam więcej zastrzeżeń. I oczywiście wypełniłam to tak jak. Oczywiście zgodnie z prawdą i tak jak to wygląda z naszej strony. Rzeczywiście może być tak, że ona jest bardziej skupiona w szkole i tam jest wszystko ok. I potem w domu to odreagowuje. Dlatego szkoła nie zauważyła większego problemu, chociaż po prostu szkoła nie widzi problemu i tyle. Gabi, wy tą pizzę chcecie z szynką i. Bo tam to jest z samym serem. Chcecie z szynką i ananasem, czy z samym serem? Z synką. No tutaj masz jeszcze kawałek. Będzie następne. Tam nie ma cebuli. Gdzie jest? Na pizzy cebuli nie ma. Mama, gdzie to jest ananas. Co? Pineapple. Nie, pineapple. Cudo. Cudo? Tak? Słucham.
chyba to na małą kuchnię. Poczekaj, muszę to przełożyć, Anielka. Muszę przełożyć na całe szpilce. Ponieważ potrzebuję tej deski. Nie dotykaj, proszę, proszę cię, nie. To nic się nie stanie, nie dotykaj ciastka, masz brudne ręce. Dobra, otwórz piekarnię. Bardziej. No właśnie, wracając do Anieli. Tak mi przerywają cały czas i tak ci się rozmawia. I słuchajcie, szkoła uznała tylko, że ewentualnie jakaś tam pomoc w nauce, ale tak to wszystko jest ok, oni w ogóle żadnych problemów nie widzą. Natomiast jakie my mamy problemy z Anielą, to jest to, że ona się kompletnie nie jest w stanie skupić. Dla niej skupienie się na jakiejś czynności dłużej niż pół minuty to jest po prostu o dużo za długo. Ona po prostu nie daje rady. Rozwala ją dosłownie ośrodka energia i to jest taki typowy objaw ADHD, chociaż wiem, że nie wszyscy go mają. Czasami nie może się opanować, tak jakby traciło się z nią kontakt, jak ona coś musi zrobić. Coś na przykład, nie wiem, broi, rozrabia i się mówi, Aniela, proszę cię, przestań, a Aniela po prostu musi. To jest jak gdyby silniejszy od niej. Ma problemy w ogóle z usypianiem, ze spaniem, śpi za krótko, zdecydowanie, bo wystarczy jej nawet 5 godzin snu i ona po prostu jest na pełnych obrotach. Ona generalnie jest zawsze na pełnych obrotach. Jest cały czas jak przebodźcowane dziecko, jest tak naładowana, że po prostu nie jest w stanie nawet spokojnie siedzieć. Ma dużo tików nerwowych i takich. Jest gorące, dlaczego trzymasz na ręku? Wiele łatwiej było przyjść po talerz bez gorącej pizzy na ręku. Ja widzę, jak to podoba. Może lepiej będzie w ogóle ciasto od razu rozkładać na papierze. No i słuchajcie, no właśnie. Ona jest płaczliwa, jest. Widać, że coś jest nie tak. Wiecie, no znacie swoje dzieci, wiecie, że no szczególnie macie ich kilkoro, to widzicie różnicę i jeżeli coś naprawdę bardzo odstaje, to jest to widać. No i zachowanie Anieli odstaje, co nas bardzo zniepokoiło, bo w sumie martwimy się najbardziej o to, że będzie miała problemy z nauką. I ona te problemy trochę ma. Nie ma tragedii, ale to jest dopiero początek szkoły. No dopiero w drugiej klasie, więc ta nauka właściwie się na dobre jeszcze nie zaczęła. I potrzebuje ona po prostu pomocy, żeby móc spokojnie się uczyć i no wiecie, no my też musimy wiedzieć, jak jej pomóc i nauczyciele też muszą wiedzieć. Jeżeli szkoła twierdzi, że ona nie ma żadnych problemów typu ADHD, a jednak je ma, no to oni po prostu, jeśli dostaną papier, że ona ma, no to będą w stanie jej, będą po prostu zmuszeni to uwzględnić i tym się kierować, więc po prostu chodzi o to, żeby jej było łatwiej. A druga sprawa, no to jest to, żebyśmy jakoś za pomocą terapii czy czegoś dali radę po prostu ją jakoś poskromić, bo słuchajcie, to jest chodzące tornado. I Aniela, jak
chodzi do szkoły, to jeszcze w tej szkole trochę się jak gdyby zmęczy, to nazwijmy. Ona oczywiście tą szkołę potem musi bardzo mocno odreagować w domu. I tak naprawdę to wszystko jej się pali w rękach. Wszystko jest, wszystkie jej zabawki, wszystkie jej rzeczy są gdzieś rozwalone, są zniszczone, ściany są pomazane. I to się wszystko dzieje w takim tempie i na taką skalę, że po prostu sobie trochę z tym nie radzimy i potrzebujemy pomocy. No i chcemy tej pomocy jak najszybciej, tą pomoc jak najszybciej uzyskać. Tak naprawdę czekaliśmy krótko zgłoszenia przez GP, bo czekaliśmy na list chyba za 3 tygodnie. Ja się w ogóle spodziewałam, że to będzie trwało miesiące. I no, mam nadzieję, że się okaże, że jeżeli nie mam nadziei, że to się okaże z ADHD, mam nadzieję, że dowiemy się w sumie, jak jej pomóc. I cieszę się z tego, że będzie miała test, który od razu daje wynik. To jest test, i w tej chwili zapomniałam, jak się nazywa, tutaj wam zostawię nazwę. To jest test na komputerze, gdzie dziecko jest obserwowane w całości, czyli to, jak się, czyli sama motoryka, reakcje i tam wszystkie inne rzeczy. Zostawiam wam link do tego typu testów. One są bardzo zachwalane na całym świecie, no więc wiąże nadzieję z tym, że jeżeli ona ma faktycznie to ADHD, to ono wyjdzie i będziemy działać. Jeżeli nie, to już oni kierują nas wtedy do pediatry, który się zajmuje dalej całą sprawą, żeby dziecku pomóc, więc nie zostaniemy na lozie. I to mnie niezmiernie cieszy, więc jest światełko w tunelu. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dobra, robimy teraz pizzę dla babci. Ona się zaraz spali przez moje gadulstwo. Chodź tu. Mamy piękną pizzę. Nie wiem, czy widzicie. Nie wiem, gdzie widzicie. To zobaczcie w kamerze. Ok, widzicie. Widzicie piękną pizzę. I przez to moje gadanie nie zrobiłam tej pizzy. Babcia jak zwykle je pizzę ze wszystkim. Okay. Ogólnie, słuchajcie, jestem szczęśliwa, że Bruno tak dobrze zareagował na szkołę, bo u niego z przedszkolem to był prawdziwy dramat. On tam po prostu nie chciał chodzić, jakby mu ktoś głowę urywał. Chociaż to były huśtawki, bo czasami chciał, czasami nie chciał. No po lockdownie to po prostu już była tragedia i nikt sobie z nim nie radził. To był wrzask, to było kopanie, to było bicie przez pierwsze na przykład 40 minut bycia w tym przedszkolu. Panie zaczęły znajdywać sposoby na to, jak sobie z nią radzić. On zaczął chcieć na przykład czytać książki, czy bawić się konkretnymi zabawkami i tak dalej. I one naprawdę włożyły sporo pracy, słuchajcie, w to, żeby on mógł tam chodzić, bo zależało nam nie od na to, żeby, nie chodziło nam o to, żeby go katować w tym przedszkolu, żeby on tam był za wszelką cenę. Chodziło o to, żeby on, idąc do szkoły, nie doznał, wiecie, takiego szoku, że on tutaj nagle jest w placówce a tak to siedzę cały czas w domu, pomimo właśnie, że i tak siedział w czasie lockdownu, ale chcieliśmy gdzieś tą rutynę jakoś tak w miarę szybko wprowadzić. No i jest super. On do szkoły po prostu wybiega zadowolony i następnego dnia chce iść. Boże, już jest kolejna pizza, zaraz dostaniesz więcej. Nie ma problemu. Ale musicie dać mi talerz do pizzy. Aniela, odłóż to proszę. Odłóż, bo trochę za duże jest. Mam kończyć off? Tak. I teraz tak, przynieście talerz do pizzy. A, weźmie. No tutaj jest, muszę wam nałożyć. Ten to nic, ten. No to możesz zdjąć, Pani Mabun, no. Aniela, proszę
parzony czosnek. To jest, kiedy wam pokazywałam, kupiłam, on jest chyba tarty, czosnek w takich kubkach, prostokątach w sumie, z... I on jest mrożony. Przepraszam, nie mogę się skontrolować, bo w ogóle się jakoś kiepsko czuję. I słuchajcie, on jest mrożony i właśnie można go tak szybko wrzucić do gara, jak się coś gotuje, czy można na przykład tak jak ja teraz wrzuciłam tutaj do miski. Wrzuciłam tutaj do miski, wrzucę teraz masło, bo mój mąż, słuchajcie, nie je pizzy z sosem pomidorowym. Z której robiłam ciasto. Ciasto robiłam z mąki chlebowej. Niestety nie 0,0, ale z mąki chlebowej, takiej ogólnodostępnej, ona jest dużo lepsza do pizzy niż zwykła mąka pszenna. Oczywiście używam bardzo profesjonalnych narzędzi do gotowania. Patrzcie i uczcie się. Tutaj jest masło z czosnkiem. Czosnku jest cholernie dużo, ale to dla zdrowotności nie zaszkodzi. Najwyżej nie będę się z nim całować. Okay. Tego masełka też niezbyt dużo, żeby to ciasto nie gotowało się zamiast piec. No i teraz tradycyjnie lecimy z serkiem. Ja mam tutaj cheddara. Jaki można mieć z tą ser UK, no nie? Oczywiście też bez wody. Jeszcze trochę wody zostało. Pamiętajcie, żeby je jak najlepiej odsączyć, bo one naprawdę mają w sobie dużo wody, a pizza wody absolutnie nie lubi. Idealna. Upiekła się wspaniale. Prezentuje się nieźle. Niech sobie tutaj chwilkę przestygnie. A ja jeszcze tak. Z kolejną. I na koniec oczywiście moja. Okay. Dałam dzieciom
nóż, żeby to cięło pizzę. Dobra, dołożyłam sobie szynki. Tak, muszę dać nowy kawałek papieru, bo tam się już przypiekł. Bo ja, słuchajcie, pizza trzyma tak jak się powinno, piekę na kamieniu na najwyższej temperaturze, jaka jest w moim piekarniku. Nie jest to jakoś oszałamiająco wysoka temperatura, ale zawsze. Nawet nie wiem dokładnie ile, bo jest 250 i potem jest max. Są ustawione na max. Ja generalnie lubię pizzę na cienkim, znaczy wszyscy lubimy pizzę na cienkim cieście. Jedyne grube ciasto, słuchajcie, takie lubię, to jest ciasto z pizzy Hut. I to jest to tłuste, grube ciasto i żadnego innego grubego ciasta nie lubię. Często jeszcze kładę ser pleśniowy, na przykład niebieski albo zielony, tylko że w tej chwili go po prostu zapomniałam kupić. I mamy tylko ser żółty, ale to nic. Trochę szynki. Trochę cebuli. To generalnie lubię takie śmieciowe pizze. Trochę ananasa też sobie wrzucę. Czemu nie? Dobra. No może parę oliwek. Tak wiem. I teraz to posypiemy oregano. Towarzystwo już, to będzie można. Ten papier. Nie przyniosłeś się talerza do pizzy za mnie? Pięknie się upiekła. Mam nadzieję, że fajnie się ze mną bawiliście. No właśnie, gdybyście chcieli przepis na ciasto, to Wam zostawię pod filmikiem. Reszta to już jest według Waszego uznania. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.